Cześć, wczoraj byłem z kolegą w Warszawie. Staliśmy pod Pałacem Kultury, około godziny 11 złapała mnie padaczka. Oni mi pomogli, ale pół godziny następna mnie złapała, przyjechała następna karetka. Tamci mi troszeczkę pomogli, ale już przestaję pić, wróciłem do Wałbrzycha. Obiecuję sobie to, mam dosyć, jutro idę do lekarza z kolegą. Prosić albo na odwyk, albo nie wiem, gdzieś do Stronia zamknąć. Tu mam parawkę taką, że reanimowano mnie i to wszystko. Chciałem na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję, że mi się uda. Do widzenia. Cześć Wam, mówi Ucho. Zarejestrowałem się dzisiaj do Pani Doktor w sprawie alkoholizmu. Mam numerek 11. Także można wyjść z alkoholu. Uczcie się, pijaki, i róbcie to, co ja. Cześć. Wróciłem z przychodni, poradni zdrowia. Byłem u Pani Doktor, która natychmiast mnie skierowała do Czarnego Boru. Mam tutaj skierowanie do szpitala. Mam zamiar. Natychmiast pojadę lub jutro rano. Muszę uzbierać pieniądze na wyjazd, ponieważ nie mam. I mam nadzieję, że się wszystko uda. I wyjdę z tego całą, tak jak mój reżyser, któremu to wszystko zawdzięczam. Dzięki, to wszystko. Trzymajcie się. Czego się obawiam? Że nie wiem, czy dam radę tam. Zobaczymy, załatwiłem sobie transport. Co będzie, to będzie. Będę się bardzo starał. I nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Jutro wyjeżdżam, 20. Co dalej zrobimy, to nie wiem. Zależy wszystko ode mnie, od mojej silnej woli. Będę się bardzo starał. To wszystko, co mam do powiedzenia. Za parę godzin jadę na odwyk do Czarnego Boru. Mam bardzo wielkie obawy, bo jadę po raz pierwszy. Jak widzicie, poznał się poobcinany, ogolony, wykąpany. W miarę wyglądam. Może jakaś kobieta by jeszcze na mnie poszła. Co będzie, to będzie. Zobaczymy za parę tygodni lub tydzień, dwa. Ale mam nadzieję, że z tego wyjdę. Nie wiem, jak tam będzie. Ale troszeczkę się boję. Ręce, jak widzicie, mi troszeczkę jeszcze chodzą. No i co mam więcej powiedzieć? Od 2 dni piję mineralną wodę. No i wszystkich pozdrawiam, nie? Chciałbym, żeby wszyscy pijacy, tak jak ja, alkoholicy, wzięli się za siebie i spróbowali tak samo jak ja. Wiecie jeszcze, o czym marzę? Wychodząc z Czarnego Oboru, najlepiej to chciałbym wyjechać z Wałbrzycha, bo mam kumpli, ci co nawet piją, ale po prostu nie chciałbym tu zostać z nimi, bo wychodząc to dzień w dzień na każdym rogu, w każdej bramie jest pokusa. Tu lampka, tam lampka. Jak tu nie pić? No, nie da rady nie odmówić. Najważniejsze właśnie
wychodząc z Czarnego Oboru, chciałbym wyjechać gdzieś do pracy jakiejś. Nie zerwać kontakt z kumplami, bo znamy się od małego, tylko że wszyscy piją po prostu. I wychodząc, wtoczę się z powrotem w ich towarzystwo. A ja tego już nie chcę. Bo już to przeżyłem i to jest największy mój koszmar w życiu. O tym, co marzę najbardziej. Zniknąć z Wałbrzycha. Bo tutaj wrócę z powrotem do alkoholizmu. Chyba, że będę miał silną wolę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Wszystko o tym marzę. No kurde. Mając 31 lat, no co ja osiągnąłem w życiu? Mam dwoje dzieci, jestem po rozwodzie. Kupę długów mam, za które mogą mnie kiedyś zamknąć w najbliższej przyszłości. Dlatego marzę wyjść z tego wszystkiego, idąc do pracy i zacząć wszystko spłacać po kolei. Bo nie chcę iść do więzienia siedzieć. Nie chcę iść po prostu siedzieć do więzienia. Czarny bór to jeszcze, ale więzienia nie chcę. Modlę się o to właśnie, żeby znaleźć porządną pracę i zacząć każdy grosz po kolei spłacać. Mam dosyć myślenia właśnie o tych długach. Przez te długi zacząłem tak samo pić. Przez wszystkie kłopoty, jakie mi się napinały przez kilka lat ostatnich, non stop piję. Przynajmniej do przedwczoraj piłem, bo od dwóch dni już nie piję. Sama mineralna. Ponieważ dzisiaj wyjeżdżałem do Czarnego Boru, muszę być trzeźwiutki. Tak jak widać, jestem trzeźwy, w miarę wyglądam, jak na swój wygląd w ostatnim filmie. Mam nadzieję, że mnie przyjmą i wszystko będzie w porządku. I że wytrzymam to wszystko. Kiedyś byłem po prostu dziadem. I nie chcę do tego wrócić. Teraz się czuję bardzo swobodnie, świeżo, ogolony, wykąpany. No i co jeszcze, co tutaj mogę powiedzieć, no. Wychodząc naprawdę, marzę tylko, żeby znaleźć pracę i wytrzymać to wszystko i nie myśleć o alkoholu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Więcej o niczym nie marzę. I nie chcę patrzeć na alkohol, bo alkohol mnie zniszczył. Byłem i na razie jestem alkoholikiem i wielkim dziadem, ale wyjdę z tego wszystkiego. Obiecałem sobie i stanę na nogi. Przysięgam. To wszystko.